Jeden z najmłodszych stażem radnych, Piotr Rydzewski, wygłosił dzisiaj w Raduszu płomienną mowę pełną krytycznych słów wobec poszczególnych klubów i radnych, a także polityki prowadzonej przez suwalski samorząd. To nie pierwsze publiczne wystąpienie przedstawiciela pokolenia Z, w którym zasadniczo tylko krytykuje. Zaczął o pociągach, których problem jest już w trakcie rozwiązywania, gładko przeszedł do sprawy zmian nazwy prezydenckiego klubu radnych, zarzucając jego członkom uprawianie politycznego liftingu i kolejno podsumowywał, bardzo krytycznie, kolejne aspekty społecznej, prasowej i politycznej aktywności rajców. Wywód był długi, a to jego fragment. W ostatnim czasie w ogólnopolskim obiegu medialnym możemy obserwować grupę młodych aktywistów, którzy przyklejają się do warszawskich ulic, starając się zwrócić uwagę na kwestie klimatyczne. Mam nadzieję, że jako radny i przedstawiciel młodego pokolenia nie będę musiał podejmować tak drastycznych kroków jak ci aktywiści. Nie będę musiał się tutaj przyklejać do naszej suwalskiej mównicy, aby zwrócić Państwa uwagę i zmusić do podjęcia działań w równie ważnej kwestii dotyczącej naszego lokalnego podwórka. Ludność Suwałk powoli, lecz systematycznie się starzeje. Blisko 15 tysięcy osób jest już w wieku poprodukcyjnym, czyli mowa tu o mężczyznach w wieku 65 lat i więcej oraz kobietach w wieku 60 lat i więcej. To ponad 21% mieszkańców Suwałk. Osób poniżej 18 roku życia mamy blisko 13 tysięcy, czyli zaledwie 18% mieszkańców. Przypomnę tylko, że od 2020 roku przyrost naturalny w Suwałkach jest ujemny. Dalsze takie tendencje już w najbliższym czasie będą skutkować, a nawet pogłębią, bo już pogłębiają braki w rozwoju naszego miasta, sprawiają, że Suwałki stają się miastem nieatrakcyjnym dla młodych ludzi. Bardzo mała ilość młodych Suwalczan myśli o pozostaniu w Suwałkach po zakończeniu edukacji ponadpodstawowej. A jeszcze większa liczba osób nie zamierza po prostu tutaj wracać po ukończeniu studiów. To są tragiczne dane i fakty, które przytoczyłem. Cieszę więc fakt, że w Radzie Miasta oprócz standardowo młodych ludzi, mam tu oczywiście na myśli Państwa, radnych, znaleźli się przedstawiciele nawet pokolenia Z. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ po pierwsze liczę na współpracę z Szanowną Radą w rozwiązaniu tego problemu, który dotyka nas, młodych ludzi, którzy muszą dokonywać trudnych życiowych wyborów, żeby wybierać trochę taką łatwiejszą drogę kariery w innych ośrodkach miejskich, czy decydować się na powrót do ukochanego rodzinnego miasta. Ale cieszę też fakt, że w tegorocznej samorządowej kampanii wyborczej każdy z komitetów reprezentował postulaty dotyczące młodych ludzi. No niestety wiadomo jak jest, czyli że te postulaty, które dotyczą pewnie ugrupowania pana prezydenta, który ma większość w Suwalskiej Radzie, no może podejmować te decyzje tak samodzielnie, ale no, chciałbym zapewnić ze swojej strony jako radny, przedstawicieli radnych, tak, klubu Razem dla Suwałki, też pana prezydenta, że wszystkie te pomysły jako młodzi ludzie będziemy dokładnie weryfikować, czy zostały zrealizowane i czy coś zmieniły. Czekamy na efekty, a dodatkowo liczymy na to, że te wartościowe pomysły, które były przedstawiane przez różne komitety, będą będziemy się nad tym pochylać i też będą mogły być uwzględniane. Szanowni Państwo, my naprawdę musimy na poważnie zająć się kwestią przyszłości naszego miasta. Jesteśmy bardzo w trudnej sytuacji i musimy realnie i kompleksowo zająć się sytuacją młodych ludzi. Przepraszam, że tak długo, ale dla mnie temat jest to szczególnie ważny, być może dla Państwa troszeczkę mniej, natomiast wydaje mi się, że dotyczy po prostu naszej przyszłości. Młodzi ludzie muszą mieć perspektywę rozwoju, budowania przyszłości, nauki, zakładania rodzin, firm. I panie prezydencie, wnioskuję, aby samorząd zajął się tą sprawą. W sprawach właśnie tych wspomnianych skieruję do pana właśnie oddzielne pismo dotyczące pomysłami na aktywizację młodych ludzi, funkcjonowania też Młodzieżowej Rady Miasta oraz innymi pomysłami w tym zakresie. Mam nadzieję, że spotka się z aprobatą i też ze zrozumieniem i też może wdrożeniem niektórych tych pomysłów. Wyraźnie zirytowany Grzegorz Gorlo nie omieszkał odciąć się młodszemu koledze, wygłaszając wyraziste oświadczenie. Ja, Grzegorz Gorlo, przewodniczący klubu, wcześniej pełniłem stanowisko przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości 10 lat. Jestem człowiekiem wolnym.
czy komuś się to podoba, czy nie. Moje decyzje są tylko moimi decyzjami, a nie podejmowanymi na zewnątrz. Mam prawo być tu, gdzie jestem. Raz. Dwa. Jako przewodniczący klubu myślę, że stworzę taką możliwość do realizacji zadań, które potrafię realizować, aby wszyscy mogli się spełniać, nie w gadaniu, nie w manifestowaniu ideologii, w działaniu na rzecz miasta. Dziękuję. Do wątku autobusów przy dworcu PKP, ale i prokreacji odniosła się Mariola Karpińska. Panie Piotrze, ja tak bezpośrednio do Pana się zwrócę. Bardzo cieszę się, że Pan jako pokolenie Z zwrócił uwagę na to, że na ten sam problem, który ja zwróciłam na ostatniej sesji, że autobusy powinny być podstawione pod pociągi. Zachęcam do lektury i jest tam też odpowiedź Pana Prezydenta. Druga kwestia odnośnie pokolenia młodego, który nie wraca do Suwałk. Bardzo zachęcam Pana wejść na moją stronę na Facebooku, jest moja ulotka i tam w jednym z elementów jest, że chcemy pochylić się nad tym, jak przyczynić się do powrotu młodych ludzi do Suwałk. I też jednym to było z naszych postulatów w kampanii wyborczej całego naszego klubu i Pana jako już radnego zachęcamy do nie kopywania pomysłów, ale do rozwiązywania, jak to zrobić. Chętnie posłucham propozycji, na przykład jak tu kolega, też mniej więcej z Pana wieku, chociaż chyba 10 lat młodszy, powiedział, żeby zrobić na bulwarach no, takie spotkania. Także chętnie posłucham innowacyjnych pomysłów, no bo młodzież jest, wiadomo, kreatywna bardziej niż ludzie, którzy już tam pewnie okres życia mają za sobą. Kolejną kwestią zaludnienia ludzi Suwałkami. Ja jestem mamą, swoje zadania wykonałam, także proszę może kierować do wszystkich pozostałych, którzy młodzi ludzie tutaj zachęcamy do przyjeżdżania do Suwałk. Faktycznie jako nauczycielka widzę ten problem i jest to poważna rzecz, także chętnie i myślę, że cała Polska niestety z tym problemem mamy ogromny problem, jest bardzo mały przyrost naturalny. O szczegóły rozwiązania problemu demograficznego w postaci znikomej liczby urodzeń zapytaliśmy Piotra Rydzewskiego poza salą obrad. Panie radny, w jaki sposób chce Pan zachęcić młodych suwalczan do tego, żeby tutaj wracali i podejmowali próbę prokreacji? Szanowna Pani, to jest bardzo trudne zadanie dla samorządu, ale też dla nas jako radnych. Ja jako osoba młoda mam na to pomysły i w najbliższym czasie skieruję do Pana Prezydenta wniosek w tej sprawie z konkretnymi propozycjami, jakie moglibyśmy podjąć. W mojej ocenie, tak jak rozmawiam z młodszym pokoleniem, jestem też instruktorem harcerskim, kontakt z młodzieżą różną mam. Jestem też społecznikiem, więc w tym temacie też działam i rozmawiam. Wydaje mi się, że problem jest taki, że suwalska młodzież nie ma troszeczkę poczucia takiego zaangażowania, w sensie tego, że nie czują takiej przynależności do miasta. Ich celem, tak jak z nimi rozmawiam, jest to, że rozmawiają o tym, żeby ukończyć szkołę średnią, wyjechać na studia i potem nie myślą o tym powrocie. W mojej ocenie, gdybyśmy od początku już w szkole ponadpodstawowej angażowali ich w życie miasta, to też pojawia się w przestrzeni publicznej, ale też wśród radnych dyskusje dotyczące na przykład imprez, które są organizowane dla młodych ludzi i dlaczego one nie mają tak jakby wzięcia, można powiedzieć, tak? W kontekście, że jest coś organizowane dla nich, ale ci młodzi ludzie na to najczęściej nie przychodzą albo nie przychodzą w takiej frekwencji, jaką by chcieli, załóżmy organizatorzy, żeby... No tak, ale nie samymi imprezami człowiek żyje. Tak, oczywiście, tylko w kontekście takim, że jeśli byśmy tą młodzież zaangażowali, czy to dzięki, mamy narzędzie takie jak Młodzieżowa Rada Miasta, ona nie jest zupełnie wykorzystywana. Wiadomo, że młodzi ludzie muszą, że mają ten organ, tak, i może niekoniecznie potrafią nim w pełni wykorzystywać jej możliwości, ale my jako osoby starsze, osoby doświadczone, niektórzy radni są bardziej doświadczeni, prawda, ode mnie w kontekście samorządności i bycia radnym, mogą pokazać młodym ludziom, w jaki sposób mogą ten mandat młodzieżowego radnego odpowiednio wykorzystywać. Stwórzmy miejsce,
stwórzmy miejsce, stwórzmy kongres dla młodych ludzi, tak, żeby suwalska młodzież mogła się spotkać w jednym miejscu z ekspertami, z analitykami i porozmawiali o ich problemach. I choć radny bronił się przed podjęciem tematu prokreacji, nie zdołał odciągnąć nas na boczny tor. Ja proponuję, będę proponować m.in. stworzenie takiego młodzieżowego kongresu dla suwalskiej młodzieży, aby mogli spotkać się właśnie z ekspertami, podyskutować, wziąć udział w panelach, w warsztatach dyskusyjnych i aby te pomysły, które zbierzemy, te bolączki te wszystkie, abyśmy mogli je rozważyć na przykład. Tak? Dobrze, a jak to wpłynie na kwestię prokreacji? To jest trudny temat, bo to dotyczy nie tylko naszego podwórka, ale też demografii w Polsce. I w mojej ocenie tutaj muszę pochwalić klub prezydencki, to znaczy, że pomysły dotyczące na przykład udostępnienia na przykład działek budowlanych na preferencyjnych warunkach dla młodych ludzi jest dobrym pomysłem i ja osobiście jako radny będę to wspierać. I też zastanawiamy się ciągle w klubie, dyskutujemy, ja też sam przygotowuję nad pomysłami, które mogłyby w sposób realny pokazać osobom na przykład studiującym, żeby przyjechali tutaj do miasta. Nasz kandydat w kampanii wyborczej, pan Jacek Juszkiewicz, też dał w mojej ocenie cenną wskazówkę dla suwalskich władz, to znaczy, żeby konkursy dotyczące stanowisk miejskich odbywały się w sposób bardziej transparentny. Ale muszę się upewnić, czy pan rozumie słowo prokreacja? Rozumiem. To proszę odnieść się do tego, co pytam. W jaki sposób chce pan zachęcić młodych ludzi, by podjęli trud prokreacji? Szanowna Pani, nie ma na to takiej jednoznacznej od razu odpowiedzi. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że jest to, tak jak przed rozmową powiedziałem, na razie pracujemy nad konkretnymi propozycjami, które przedstawimy dla pana prezydenta i wtedy wydaje mi się, że oprócz kwestii wysłuchania młodych ludzi i uwzględnienia tych spraw różnych dotyczących między innymi zakładania rodzin i tego, co spowodowałoby, żeby mogli zakładać tutaj rodziny i co w związku z tym też często idzie między innymi, nie wiem jak to ładnie nazwać, tego tematu, o którym Pani powiedziała, tak? Prokreacji, aby po prostu realnie to się działo. Wierząc w determinację i kreatywność radnego Rydzewskiego, trzymamy kciuki za sukces.